Zatem lecimy. Zdecydowanie opadanie. Na bełty wystrzelony z kuszy działa grawitacja. Przez co lecąc, coraz bardziej opadają. Kiedy strzelasz do czegoś znajdującego się daleko, celuj nieco wyżej, żeby mieć pewność, że trafisz. Okej! Okay. Twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. Muszę znaleźć coś na jego rękę. Uch. Szmata, butla. Oliwko. A? Weźmy jeszcze tak. Ej, mam problem z tym, w jaki sposób uderzać tą białą, na przykład w tym. A, bez celowania. Rozumiem. A teraz jak strzelę, to co się dzieje? Dobra. Garrett. Ciśnij L3, żeby biec sprintem. Yeah! W końcu! L3. No, i mam iść pieszo, nie wolno mi tego dotknąć. Sad story. Tworzenie bełtów. Możesz pozyskać nowe bełty do kuszy, tworząc je z cedrowych gałęzi, zrobić drewniany promień. Natomiast ze złomu grot. Połącz oba elementy w pole przetrwania, rozwijając kategorię kuszy i tworząc bełty. Dobra. Co jest, kurde? Ale że co? Nie śpisz? No. Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Czy co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez obioru. To się przyda. O, cedrowe gałęzie na bełty. Super. Pierwo. Boże, dlaczego oni dopiero teraz dali szybkie chodzenie? Nie rozumiem tego. Po co to ograniczenie? Dlaczego na samym początku nie można było tego dać? Dawaj, dziadu. 5 bełtów mam tylko. Przydałyby się jeszcze te gałązki. Bo złom mam i to aż nadto, zdaje się. O, dwójka. Dwójka ich tutaj. Krycia. Przejdę sobie tamtędy niezauważony. Mam taką nadzieję. Oznaczanie z ukrycia. Użyj lornetki przy pomocy górnego i naciśnij R2, by oznaczyć przeciwników. Oznaczenie celów ułatwia śledzenie ich ruchów. Po oznaczeniu ludzkich wrogów zobaczysz również ich poziomy trudności. Okej. Okay. Lornetka, czyli do góry. I co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczędzy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Ta, co ty nie powiesz? Dobra miejscówka to jakaś wieża strażnicza. Jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajęliście. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebimy skurwieli, a potem się rozgościmy. Tam. Ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Tak? Pierdolcie się. A wy. Gnoje parszywe. Ja się zaraz wezmę za was. No, mam dwóch. Jest jeszcze jeden. Halo? Jest trzech. Czyżby to tyle? Wydaje, że jest tylko trzech. Dobra. Uleczyłbym się. Bełty jeszcze stworzę. 6 na. Okej. I 5 robi. A, ale to z dwóch gałązek naraz chyba mi zrobiło, tak? Nie, po prostu już mam max. O. Rozumiem. Gdzie za gałązkę? Bierz to.
Szuniu. O kurde, jeszcze jeden jednak. Dobra. Ten stoi tyłem, ten stoi tyłem. Tam nikogo nie ma. Można pieszczać. Kurde, jeszcze jeden. Leżysz śmieciu. Już ci się nie przyda. Tak myślę. Szybkie przyłączenie broni. Stuknij trójkąt, żeby szybko przyłączyć się na broń podstawową. Przytrzymaj, żeby szybko przyłączyć się na broń specjalną. Dobra, stuknij. Jaką mam teraz? A. Dobra, ale tutaj nie mam naboi. Zaraz będą naboje. Nie? W zależności od szybkości chodzenia też się dźwięki wydaje odpowiednie, głośne bądź ciche. Warto chodzić cicho, jak się podchodzi do kogoś z takim silent killem. Teraz kusza, dobra, już czaję. Rozumiem, jak to działa. Nie, najpierw tego powinien robić. Co ty tu? Ammo. Wracam do tamtego ziomeczka. No nie wiem, czy mi się uda ich wyeliminować po cichu. Ale spróbuję. Ty? O, widzisz. Teraz mi się uda na pewno. Tyle ten z prawej nie przyszedł. O, krap! Kogoś widziałam. Boże, jakie te NPC-y są durne. Muszę przyznać, że no... Powinna mnie zobaczyć, no. Nie zdążyłem uciec. Dobra, może nie będę się bawił. W taki sposób, bo ich las tam bełtami. Przecież bełty działają po cichu, nie? Geda dostanie i tyle. Ale stój. Nie się ruszasz. Kuźwa, nie zdechła? Loli, to taki alarm podniosłaś tylko? Fuck it! Ognia! Dobra, dawaj mi... że tak powiem, inną broń może? Fuck it! Ciężko się celuje. Przeładuj! Kurde, jakie słabe te bełty są. Czy to w ogóle nie działa na nich? Dobra, leży. Morderca. Co byście chcieli zrobić ze mną? Moim koleżką niedawno. Fuck! Co za street? Kurwa, koniec na boju.
No to zrób. Boże, nie. Dobra, daj mi inną broń może. Okej. Nie. Nie tak. Bum. Dawaj, mistrzu. Tyk. Dobra. To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. Sukinsyn. Wara od góry O'Leary. Pewnie się to bardziej przyda. Boozer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. A wszystko mam. Trzeba by coś... właściwie warto używać tego wszystkiego, bo te rzeczy się szybko kończą. R3, stwórz. Dobra, tutaj nie ma do stworzenia. Też nie kto. To było to szybkie bieganie. A, R3. Okej. Okay. Wszystko jest wybrane. O! Toporek! Pewnie, że biorę. Ach, cholerne świrusy. Rojki są... Cieszę się przynajmniej, że nie ma w tej grze jakichś bardzo dużo itemów do craftingu. I nie trzeba się przez to głowić, co zbierać, co wyrzucać, co wziąć za co i tak dalej. Tylko złom, gałązki, butelki, szmaty. I tyle. To mi się akurat podoba. Wszystka pogoda może wpływać na zdolność widzenia i słyszenia przeciwników. Chcę ich ominąć raczej. O, grzyby. Faj. Pieprzony deszcz. Jak nie świrusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. O nie, czyżbym poszedł złą stroną? O, na to wygląda. Chociaż... jest okej. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Tu jest dziadostwo. Muszę go znaleźć. No, dziecinko. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Jest i on. No, w końcu. To tu go zostawiliśmy. O, fuck. Nie ma motoru. Maszyna zniknęła. Ja pierdzielę.
No to przypał. Kurwa! Niech się, Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Nie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Możesz, ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Spytaj Copelanda! Ja nic nie wiem! Hej! Chcę tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Kuźwa, mogę zabić, kurwa, czy nie? Dobra, to teraz cię zabiję. Tak. Buzer, jesteś tam? O, shit. Czego na mnie akurat się to... Idę do jego obozu. Nikon bez odbioru. Czy nie mam go zabijać jednak, tylko śledzić. Ale po drodze oczywiście będzie się na mnie rzucać jakieś gówno. Dobra, ta siekiera jest spoko. Dużo lepsza niż ścierwo, które miałem do tej pory. No i co teraz? Mam ich wytłuc? Nie, no nie jestem pewien, chyba nie. Oni do mnie nie strzelają. Sędzio, to ty? Jakiś skurwiel podjebał mi motor! Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Mani. Dobra, właśnie do niego szedłem. O, taki obozik to ja bym też chciał mieć. Zdaje się, że chyba będę miał okazję. Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Tak, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O, wow, wow. Tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie takiej, Manny. O, okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli... tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas obijała się na pasę i... Nick, pogadajmy. Chyba rozpierducha tutaj była. Wczoraj oberwaliśmy. Znowu wieczyści. Już dwa razy tu byli. Niektórzy mówią, że szukają siebie i luzera. Wiesz, jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. O, co ty tu? O! Tutaj jakieś żebra. A to nie wiem, zupa z trupa chyba. Ludzie tutaj dbają o swoje. Po kilku dniach bez jedzenia... Sam wyszedł. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopu. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Chyba wszędzie tak się dzieje. Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nas teraz nie widzi. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań.
Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz, zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozebrali na części. To zło, Dick. Zło. Aha. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosi taką czapkę, nie? Kup, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kup! Kurwa. Okej. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Olirii. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Not good. I bez motoru jeszcze. No to zrobili mnie na sucho. Ale obozik słuchaj, całkiem przyjemny. Kupić, ale to wszystko. O, jest motor. Dick. Czekaj, chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Misja wykonana. Włóczęcy na górze. Jopiej! Prezda, cel, Boozer i ja nie ruszymy na północ, dopóki nie naprawię motocykla i nie zdobędę lepszego sprzętu. Dobra. Dobra, mniejsza z tym, Manny. I mam nowy. Wybierz nową umiejętność. Umiejętność. Przyznać, że trochę to UI jest mało czytelne dla mnie. Nie jestem pewien, co tu jest do zrobienia, co jest do kliknięcia, a co nie. Dobra, walka w zwarciu, dystansowa, przetrwanie. Zobaczmy, co... O kurde. Mistrz ucieczki. Udane wyswobodzenie się z szamotaniny powoduje zabicie słabszego przeciwnika. I co, będziemy szli w dół? Możliwość użycia złomu do naprawy broni białej. Zwiększa początkową premię i wydłuża działanie koktajlu regeneracyjnego. Aha, nie, idziemy w prawo. Dobra, już czaję. Zwiększa obrażenie zadawane za pomocą stworzonej lub znalezionej broni białej. Tylko pytanie jeszcze, czy jeżeli kupię to... to będę mógł kupić później to. Mam nadzieję, że tak. Wymaga dwóch dodatkowych umiejętności. Zdaje się, że właśnie tak będzie. Ok, zobaczmy, co jest tutaj. Dystansowa. Umożliwia użycie skupienia podczas celowania z broni dystansowej. Co to jest skupienie?
Zapewnia większą precyzję poruszania się i celowania z broni dystansowej. Umożliwia przeprowadzenie ataku dystansowego bezpośrednio po ataku w zwarciu, by zadać wrogowi potężne obrażenia. Dobra, i jeszcze ostatnie, przetrwanie. Wydłuża czas wyświetlania ikon po użyciu trójwymiarowego widzenia. Rośliny są wyświetlane na minimapie. Daje szansę na uzyskanie części bełtów wystrzelonych z twojej kuszy. Nie. To idziemy tu w takim razie. A więc tak, zapewnia większą precyzję poruszania się i celowania z broni dystansowej. Użycie skupienia. Nie jestem pewien, ale na chwilę obecną wezmę sobie tą precyzję, bo u mnie z precyzją to jest dość kiepski temat i zawsze mam z tym problem. Give me that. Przytrzymaj L2 i stuknij R2 podczas poruszania się przy pomocy gałki. Stabilizacja celownika to łatwiejsze wymierzanie, a także zmniejszenie rozrzutu podczas celowania przy L2. No dobra, świetnie. Mi się podoba. Ok. Lecimy dalej. Jezu, to nawet obok motoru nie stało. Brawo. Driftowanie. Podczas przyspieszania przy użyciu R2 stuknij kółko, żeby wykonać drift. Buzę, jesteś tam? Jest. Jak się trzymasz? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne, dobra jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę czy wszystko działa. Buzer, nie, masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej jak się da. Może... Dobrze, tato. W sumie chyba... Nie wiem, może... Może przydałoby się coś na ten pół. Dobra, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie. Dobra, jest. Punkt kontrolny. Teraz muszę znaleźć coś na tej siada z tego. O, crappy shit. Ale cię pierdzieliłem. Ej, ta strzelba, którą miałem wcześniej, była dużo fajniejszą bronią. No nie! Siadło! Tu! O Boże, jeszcze jeden. U chorojaka. Gdzie tu ponoć było? Przywróć zasilanie w mobilnej jednostce medycyjnej Niro. Nie otworzy się. Zamknięte na głucho. Bingo. Mam cię. Inwentory można zasilić paliwem z kanistra. Okej. No dawaj, sukinsynu. Działaj. Ma paliwa, tak? I trzeba szukać. O! Dwa naboje tylko? Czy ty sobie żarty stroisz ze mnie? Jeszcze mam. Boi wykonać. Nigdzie tutaj tego kanistra.
paliwem, albo przynajmniej na paliwo. Też nic nie ma. O! Co ja biorę? Głośniki Nero można bezgłośnie uszkodzić, ucinając je lub strzelając, ale... Dobra, tylko... To ja to zrobiłem. Arzor. Już wiem. W aucie. Noga stołka. Uwaga. Teraz ich wyskoczy pewnie. Już jestem gotowy na takie hece. Można wykorzystać ten naprawdę broni i motocykla. Jest też składnikiem niektórych przepisów. Na bank coś wyskoczy tutaj z jednego tego samochodu. O, jest! Dobra, tylko czy pełny? No to jazda. Dziękuję. Dobra. O! Poszło! Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to Boozerowi. O, witam. Injektor Niro. Iniektor można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych w punktach kontrolnych Niro. Dzięki nim nastaje zwiększysz swoje zdrowie, kondycję oraz skupienie. O, super! Co to takiego? Wow, wymaga umiejętności skupionego strzału. Nie jestem pewien. Skupienie. W sumie czemu nie? Kondycja zdrowie. O kurde, to jest, powiem wam, ciężki wybór, szczerze powiedziawszy. Skupienie. To ja pójdę w to skupienie jednak nadal. To załatwi sprawę. Plus 25. Nie wiem, ile mi to daje. Zobaczymy. Przespać. To mi daje przespanie się. Jednostka szykuje się na ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj wsta... Korzystaj z łóżek w bezpiecznych miejscach, takich jak bunkry czy kryjówki, by spać i przyspieszyć upływ czasu. Niektóre z wyzwań, na przykład oczyszczenie stref lękowych, umożliwiają różne podejścia w zależności od pory dnia. W pobliżu łóżek można też zapisywać postęp gry. Okej. Okay.
Muszę spać. Grab. Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Powinno załatwić sprawę. Ale mam 19 naboi? Pamiętam, że miałem 2. Dziwna sprawa. Dobra, wyłazimy stąd już. Zdaje się, że powinienem iść już... Mogę już iść do tego budynku. A, czekaj, jeszcze ta. O, skrzydło. O, co ja? Kurde, tych butelek to już zbierałem. Technologia ipka. Nie wiem. Okej, teraz już jestem dan na pewno. Fuck. To jest znowu jakieś ścierwo tu się kręci? To chyba tylko jeden. Co z tymi głośnikami? Nie wiem, po co ja je odciąłem. Mi to nie dało chyba. Dobra, ziomek. Musisz zginąć. I przetestuję do tego nową broń. Leży. Dobra, jeden tylko był. Zapisywanie gry, motocykl. Żeby dokonać szybkiego zapisu gry przy motocyklu, przytrzymaj trójkąt. Funkcja ta nie działa podczas walki i wykonywania misji. Daję. Oh, fuck. Ty, słaba ta broń chyba. Boże, trzy razy? O, krab. Zapisane? Zapisane. Ruszamy. Go, go, go! Jadę do ziomeczka swojego. Buzer, jesteś tam? Buzer, niech cię szlak, odpowiedz. O-o. Gdzie on polazł? Sędzio, go. Kiedy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przewrócenie. A znasz tych ludzi? Bo załatwienie radia wolnym regułom wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego obozu, ale chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A może są jak ja? Po prostu dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. St. John, bez odbioru. A, i jeszcze jedno. Wygląda na to, że kiedy dali nogę, ukradli kilka karabinów i strzelb. Więc uważaj na siebie. Jezu, Cole, dzięki za ostrzeżenie. Robię co mogę. Bez odbioru. No, taka strzelba to by mi się przydała. Dokładnie taka sama jak ma Boozer. Która na strzała ściąga kuźwa moby, a nie... Ja muszę się trzy razy przeładowywać. Dobra, jestem w swojej dziadowskiej bazie. Gdzie ten Boozer? Zapis. Ja jestem tu, czy nie ma? Tech. Hej, Boozer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Boozer? Kurwa. Boozer! Hej! Easy! Kurwa, Dick. Mogłem ci ostrzelić ten głupi łeb. Poczekaj, daj obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw tam. No już, pokaż mi ją. Dobra! Kurwa.
Co za psychol. Tylko no ciekawe, jak se to sam zrobisz. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie. Obraził się. No, misja wykonana. Spieprzali po skokach. Good. Obóz Coplanda plus 7 miesięcy zaufania. Wątek fabularny to mój brat. Muszę utrzymać Buzera przy życiu. 12%. Dobra. Ej. Nie ma głodujących patriotów. Lokalizuj obóz wypadowy przy wieży radiowej w Cascade. Dobra, czyli mamy następną misję, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Na razie, hej!